dlaczego pan nas filmuje? Pan jest z telewizji, teraz z telewizji tej polskiej. A my sobie nie życzymy, niech pan idzie tam, nie za ojcem, tylko tam. Ojca proszę nie, bo robicie takie cuda, że już nie wytrzymać, co to z Polską się robi. Idź pan stąd. Przez 5 lat zabiegałem, by ojciec Tadeusz Rydzyk wystąpił w tym filmie. Zamierzałem pokazać prawdziwą twarz ojca Tadeusza, jak przed kamerą odpowiada na pytania i wyjaśnia to, co starannie ukrywa przed opinią publiczną, przed słuchaczami Radia Maryja. Nie udało się. Słuchają państwo Radia Maryja. Kiedyś czytałem, że wydali pozwolenie na Radio Maryja. A Radio Maryja to nie jest podmiot. Pozwolenia się wydaje dla jakiegoś konkretnego podmiotu. A Radio Maryja jest przecież nazwą programu. To nie jest koncesjonariusz. Koncesję ma Zakon Redemptorystów. Adres Warszawa i on ma osobowość prawną. A Radio Maryja nie jest żadnym zarejestrowanym podmiotem. Nie ma osobowości prawnej. Jak ruszacie tym, to nie przyczyny. Ojciec Tadeusz Rydzyk stworzył radio, dziennik ogólnopolski, kilka fundacji, wyższą uczelnię, wydawnictwa i telewizję. A zaczynał 10 lat temu budowę Radia Maryja, jak sam wyznaje, z 80 fenigami w kieszeni. Tajemniczy zakonnik osiągnął niebywały sukces. Kim jest Tadeusz Rydzyk? Człowieka. Ojciec Rydzyk wyjechał z Polski w połowie lat 80. Nie wrócił do kraju. Zatrzymał się w Niemczech. W Monachium znaleźliśmy ojca Jerzego Galińskiego, który współpracował przez wiele lat z Radiem Wolna Europa. Tam odpowiadał za niedzielne transmisje mszy świętych do Polski. Ojciec Galiński zna tajemnicę pobytu Tadeusza Rydzyka w Niemczech w połowie lat 80. Długo zastanawiał się jednak, czy opowiedzieć o tym przed kamerą. Zgodziłem się na wystąpienie przed kamerą telewizyjną, dlatego, że jestem kapłanem zakonnym, członkiem Zgromadzenia Ojców Redemptorystów warszawskiej prowincji, członkiem tego samego zakonu, którego członkiem jest również ojciec Rydzyk, członkiem tej samej prowincji, co i ojciec Tadeusz Rydzyk, którego notabene spotkałem już w pierwszych jego latach drogi kapłańsko-zakonnej, na samym początku, wtedy, kiedy stawiał pierwsze kroki na tej drodze. Zakon Ojców Redemptorystów, do którego należy Radio Maryja, ponosi pełną odpowiedzialność za właśnie ponosi pełną odpowiedzialność za Radio Maryja. Ponieważ stało się ono problemem, trudnym problemem, nie tylko dla Kościoła, ale uważam również dla całego społeczeństwa polskiego. Problem ten należy rozwiązać, pozytywnie rozwiązać. I wydaje mi się, że prowincja warszawska Ojców Redemptorystów nie jest w stanie w obecnej sytuacji sama z siebie tego uczynić. Impulsy muszą przyjść z zewnątrz. I dlatego jako członek tego zgromadzenia, w poczuciu moralnej odpowiedzialności za rozwiązanie tego tak ważnego problemu, zdecydowałem się właśnie wystąpić przed kamerą telewizyjną. Ojciec Rydzyk wyjechał z grupą studentów do Rzymu i nie powrócił do kraju w oznaczonym terminie do klasztoru do Torunia. Polscy redemptoryści w Niemczech niepokoili się o brata zakonnego Rydzyka. Przepadł bez śladu. Trwały bardzo intensywne poszukiwania ojca Rydzyka. Nie wiadomo było, gdzie się znajduje, gdzie przybywa. Te usiłowania nie dały żadnego rezultatu i skończyło się tym, że ówczesny ojciec prowincjał przysłał suspensa.
dla ojca Rydzyka, to znaczy zawieszenie w wykonywaniu funkcji czynności kapłańskich. Któregoś dnia zjawił się u mnie w Monachium. Przyszedł wtedy do mnie jako kierownika polskiej misji z prośbą o pomoc w sprawie uzyskania legalnego pobytu w Niemczech. Powiedział mi, że przez te 6 miesięcy, w których trwały poszukiwania ojca Rydzyka, mieszkał u pastora ewangelickiego w Norymberdze. Ojciec Tadeusz był niesamowicie zdenerwowany. Ja stałem przy oknie, a on biegał po pokoju, gestykulował, przerywał zdania, wpadał stale w jakąś nową myśl, nie kończył tej myśli. Zamierzał złożyć wniosek o azyl polityczny. To nie miało nic wspólnego z działalnością opozycyjną w Polsce. Ojciec Rydzyk zwrócił się do jednej z diecezji niemieckich, mianowicie do diecezji Bamberg, z prośbą o przyjęcie, czyli chciał wystąpić z zakonu. To nie przyniosło żadnego rezultatu, nie został przyjęty. Zwrócił się z podobną prośbą tutaj do diecezji monachijskiej. Też nie został przyjęty, spotkał się z decyzją odmowną. I wtedy podjęto starania, żeby znaleźć dla ojca Rydzyka jakieś sensowne zajęcie tutaj. Padła propozycja, ażeby ojciec Rydzyk przejął jakieś duszpasterstwo u sióstr zakonnych niemieckich w jakimś zakładzie, w jakimś klasztorze, co później doszło do skutku. Oberstaufen, niewielka miejscowość w Alpach niemieckich, tuż przy granicy z Austrią i Szwajcarią. Tu ojciec Tadeusz Rydzyk był kapelanem w klasztorze sióstr. Siostry zapamiętały go dobrze. My jesteśmy wspólnotą sióstr i prowadzimy dom dziecka. Ja przybyłam tutaj w roku 1989 i tutaj mieszkał ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta. On mieszkał tutaj rok czy dwa. Organizował wysyłki do Polski. Nie wiem, co wysyłał. Wiem tylko, że wysyłał samochody do Polski. Mnie prosił o pieczątkę. Chodziło o sprawy celne. Tutaj odprawiał msze święte również dla mieszkańców. Do ojca Rydzyka przyjeżdżało wiele osób i coś zabierali do Polski. Siostra przełożona, która kontaktowała się z ojcem Rydzykiem, nie żyje. Tadeusz Rydzyk był tu kapelanem, ale prowadził też jakieś interesy. Z wypowiedzi siostry zakonnej wynika, że wysyłał do Polski samochody. Brał zaświadczenia z klasztoru sióstr o darowiznach, aby uniknąć opłat celnych. W Toruniu mieszka osoba handlująca tymi samochodami. Odmówiła jednak rozmowy. Wiem, że ojciec Rydzyk stąd jeździł i kontaktował się z Radiem Maryja w Balderschwang, gdzie obecnie mieści się Radio Horeb. Jak wspominała siostra zakonna z Oberstaufen, Tadeusz Rydzyk w pobliskiej miejscowości Balderschwang często odwiedzał lokalne Radio Maryja. Tu narodził się jego pomysł polskiego Radia Maryja. Niemieckie Radio Maryja nie cieszyło się jednak dobrą opinią. W opinii duchownych niemieckich zagrażało jedności diecezji augsburskiej. Żaden z biskupów augsburskich nie chciał wystąpić przed kamerą i opowiedzieć o powodach likwidacji niemieckiego Radia Maryja. W kurii augsburskiej zastanawiano się nad tym kilka godzin. W końcu odesłano nas do proboszcza, profesora teologii Richarda Kochera, kierującego obecnie Radiem Choreb, które powstało na miejscu zamkniętego Radia Maryja. Der ursprüngliche Name Radio Maria International. Pierwotna nazwa Radio Maria International musiała zostać zmieniona. Biskup augsburski działał w tym względzie nadzwyczaj roztropnie. Ustanowił nowego kapłana dla radia, który działa po myśli biskupa. W ostatnich 2 tygodniach prowadzi się w Niemczech dyskusję o antysemityzmie. My zajmujemy w tym względzie nasze stanowisko. Przedstawiamy problem z punktu widzenia Biblii i Kościoła katolickiego. Naszym zadaniem nie jest propagowanie polityki partyjnej. Nie jest to zadaniem Radia Choreb. Zapis o nieuprawianiu polityki jest umieszczony w naszym statucie radia.
Kościół niemiecki znalazł dość sił, by uporać się z niemieckim Radiem Maryja. Natomiast treści wygłaszane przez toruńskie Radio Maryja często są bulwersujące i oburzają uczucia wielu osób. Bo w tychach książki zamykają. Za książkę nie wolno książki mieć, a mówili, że będzie wolność w Polsce. Tak, wolność dla niektórych tylko. Ciekawy jestem, jakiej wy wolności chcecie. Tylko raz prokuratura podjęła dochodzenie wobec treści głoszonych przez Tadeusza Rydzyka w Radiu Maryja. Przedstawicielka toruńskiej prokuratury waha się, czy o tym opowiedzieć. Wreszcie zgadza się jako jedyna z wielu prokuratorów bydgoskich i toruńskich, którzy nie chcieli się wypowiadać o Rydzyku. Panie redaktorze, prawda jest taka, że... Przepraszam, to nie stosować. Tak, słucham. Proszę mi nie przeszkadzać, absolutnie. W ogóle żadnych telefonów. Nie interesuje mnie to w tej chwili. Prosi, byśmy nie filmowali jej twarzy. Ówczesna prokuratura wojewódzka poleciła prokuraturze rejonowej w Toruniu przeprowadzenie czynności sprawdzającej z kierunku przestępstwa na podstawie publikacji prasowej pod tytułem Aborcja bez zakazu zamieszczonej w Gazecie Wyborczej, w której podano, że Radio Maryja zaproponowało golenie głów jak Polkom, które spały z Niemcami, posłom, którzy głosowali za zliberalizowaniem ustawy aborcyjnej. Jest w aktach protokół z odtworzenia zapisu magnetofonowego na kasecie zabezpieczonej do tego postępowania. I zapis ten w pełni potwierdza, że słowa, które były cytowane w Gazecie Wyborczej, faktycznie padły. Głos mężczyzny, który wypowiada słowo, jest to głos ojca. Od samego początku były problemy z dyrektorem Radia Maryja, ojcem. Radio Maryja mieści się na ulicy Żwirki i Góry w Toruniu i pod taki adres były kierowane wezwania. Nie były odbierane. Po ponad pół roku dyrektor Radia Maryja zareagował i o godzinie 13 wstawił się do tutejszej prokuratury. Proszę ojca, czy to, że złożył dzisiaj ojciec wizytę w prokuraturze, to znaczy, że zmienił ojciec stosunek do prokuratury? Doszło do sporządzenia protokołu przesłuchania. Kiedy było pytanie o uposażenie, zarobki, odpowiedź była: zgodnie z regułą Zgromadzenia Ojców Redemptorystów pozostaje na utrzymaniu zgromadzenia. Jeżeli się pytano o stan majątkowy, odpowiedź była: zgodnie z regułą Zgromadzenia majątku nie posiada. W dniu 19 lutego 1998 roku prokuratura rejonowa w Toruniu umorzyła to śledztwo, uznając, że zarzucany podejrzanemu czyn nie stanowi przestępstwa, bowiem jego społeczne niebezpieczeństwo jest znikome. Władze zakonu redemptorystów nie mają wpływu na poczynania Rydzyka i nie kontrolują ich. Jest samodzielnym dyrektorem Radia Maryja. Dlaczego tak się dzieje? Ojciec Galiński dotarł do aktu założycielskiego Radia Maryja. Dokument ten wręczył Tadeuszowi Rydzykowi w 1991 roku prowincjał zakonu redemptorystów. To jest ten dokument. Redemptoryści o istnieniu tego dokumentu nie wiedzieli przez prawie 10 lat. I gdy go pokazałem tu poprzednim prowincjałom, po prostu za nie mówili. Byli przerażeni. Jakie możliwości ten dokument dawał Rydzykowi? Po prostu carte blanche na wszystko. Na przykład nieograniczone wydatki finansowe, zakładanie kont bankowych, zawieranie wszelkiego rodzaju umów, kupna sprzedaży. De facto ojciec Rydzyk za wszystkie tego rodzaju swoje poczynania i działalności nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Tadeusz Rydzyk działa, inwestuje, tworzy fundacje. Do opinii publicznej wiele się nie przedostaje. Przedsięwzięcia ojca dyrektora są tajemnicze. Głośny był zakup gazety Ilustrowanego Kuriera Polskiego w Bydgoszczy przez Tadeusza Rydzyka. Wielu dziennikarzy starało się coś wyjaśnić, bez rezultatu.
W Bydgoszczy nadal wszyscy milczą, między innymi księgowa kuriera. Udaje nam się skłonić do zabrania głosu Andrzeja Szmaka, dziennikarza. To on, jako naczelny redaktor i współwłaściciel, sprzedał kurier Tadeuszowi Rydzykowi. Ilustrowany Kurier Polski to była gazeta upadająca, zaprzyjaźniona z nami pani dyrektor drukarni, zakładów graficznych, pani Jadwiga Mojżeszowicz, przyszła z taką propozycją, czy nie rozważylibyśmy sprzedaży tytułu ojcu Rydzykowi. Przystąpiliśmy do negocjacji. No i pewnego dnia pani dyrektor prosi mnie do siebie i wchodzę, siedzi skromny człowiek w takim sweterku, teczkę. I pani dyrektor mówi, to jest właśnie ojciec Stanisław Golec, on, prawda, będzie kupował od was tą gazetę. Ja mówię, przepraszam, myśmy rozmawiali tutaj, że to właśnie ojciec. No nie, nie, to nie tego, ojciec Stanisław Golec, prawda, ma pełne upoważnienia i on będzie tego zakupu dokonywał. A więc ja tam dyskretnie panią dyrektor ciągnę, mówię, dobrze, ale papiery papierami, ale mówię, kasa, prawda, kasa, a nie kasa, to już jest inna sprawa, prawda. Czy ojciec Stanisław Golec powie, jak został właścicielem bydgoskiego kuriera? Przygotowujemy takie materiał o mediach katolickich. Chcielibyśmy, żeby ojciec opowiedział nam o własnych doświadczeniach jakby z stworzeniem... A jakim z mediami katolickimi do czynienia? Nie. Prosiłbym pana, żeby pan w tej materii nie męczył. No ale ojciec ma już jakby pewne doświadczenie medialne, był ojciec też właścicielem gazety. No to widzisz, no, to wracasz do strasznej sytuacji. Dlaczego? Ja kupiłem gazetę i oddałem ją. Nie prowadziłem jednego dnia, mogę pana zapewnić. Się skończyło. Golec kupuje gazetę na jeden dzień. Gazety w kiosku kupuje się na jeden dzień albo i na dłużej. A ojciec Golec za jakąś namową, chyba ojca Rydzyka, z jakiś racji czy względów mało mi znanych, po prostu, no przepraszam, no, ośmiesza się. Któregoś dnia otrzymałem telefon, że bardzo prosi mnie pani dyrektor Mojżeszowicz, żeby się spotkać, bo ojciec właśnie Tadeusz chce przyjechać i sfinalizować transakcję. Ojciec Tadeusz Rydzyk przyjechał ze swoim osobistym asystentem, który przywiózł dużą teczkę, prawda? No i tutaj ojciec Jan wziął tą teczkę, położył na stole, otworzył. Tam były w dużym nieładzie, nie wcale tak uporządkowane, czy jakieś tam w jakieś paczki powiązane, czy tam banderolą. Po prostu pieniądze, banknoty. No ojciec Rydzyk po chwili wyciągnął z jakiejś kieszonki świstek papieru, no, na tym świstku tam miał, prawda, pewnie zapisane, co komu się należy i mówi tam, ojcze Janie, mówi to, marność, mówi, proszę, nie, ojciec Jan tam, mówi tam, pierwsza kwota, wziął i wypłaca i tam tak rzuca te pieniądze, tam część już była policzona, część nie, tego, ale to chyba za mało, jeszcze 40, no to marność i tak widzę, że ten mój wspólnik, znajomy, główny udziałowiec jest coraz bardziej przerażony i mówi, proszę ojca, ale ja tak nie mogę. Jak pan nie może? No przecież tu, umówiliśmy się, że to już, przecież to jest tyle pan ma dostać, prawda, i tutaj, prawda, no ile jest, a jeszcze 20, no i to jest to właśnie, i tam, a on odsuwał, mówi, że ja tak nie mogę, bo ja to muszę na konto, mówi, bo to jest powyżej tam 20 tysięcy euro, czy 30, mówi, ja nie mogę takich transakcji dokonywać, po prostu, ja to musi mi pan to przekazać, no, za pośrednictwem banku wpłacić mi na konto, proszę bardzo. No ojciec tak bardzo się zasępił, zmartwił, mówi, ale wie pan, mówi, no jak to na konto, no mówi, no wie pan jak to w tych bankach, mówi, człowiek podchodzi do okienka, a te panienki takie wścibskie, to one się dopytują wszystkiego, chciałbym wiedzieć, kto, na co, po co, no przecież to jest ta kwota, którą pan może po prostu, i sposób przesuwa te pieniądze, a mój wspólnik i przyjaciel odsuwa sobie tą kwotę normalnie, i tak po prostu przez 10 minut się targowali, no ale jednak stanęło na tym, że te pieniądze będą wpłacone po prostu na konto. No, sytuacja na tym się jeszcze nie skończyła, ponieważ otrzymaliśmy informację, że pod niedaleką stacją benzynową zaczaiła się ekipa telewizji publicznej i ojciec Rydzyk mówi, pani dyrektor, co robimy? Pani dyrektor powiedziała tak, to może zróbmy w ten sposób, że ojciec Jan wyjedzie Mercedesem,
odciągnie uwagę ekipy telewizyjnej od Mercedesa, a redaktor Szmat, prawda, swoim samochodem przez halę fabryczną, prawda, tylnym wyjściem z ojcem Ryzykiem. A ojciec Ryzyk wspaniale mówi, jak w amerykańskim filmie. I normalnie tak żeśmy to zrobili. Za co myślę, ojciec Ryzyk jest mi chyba do dzisiaj wdzięczny. W akcie założycielskim Radia Maryja z 1991 roku zapisano odrębność podatkową radia. Czyli Radio Maryja powinno płacić podatki, a nie płaci ich. Od 10 lat. Radio Maryja nigdy też nie było kontrolowane przez Urząd Kontroli Skarbowej. Po wahaniach mówi o tym dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Toruniu. Z tego co mi wiadomo, Radio Maryja nie jest we właściwości miejscowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, ani we właściwości miejscowej tutaj organów podatkowych naszego województwa, ale dokładnych informacji na ten temat nie mam. Od 2 lat przed sądem w Bydgoszczy toczy się rozprawa o kradzież pieniędzy Radia Maryja. Próbujemy rozmawiać z osobami wezwanymi na rozprawę. W sprawie tam Radia Maryja i tak dalej. A dlaczego? Nie, tu się by chciał, bo chciałbym z kimś kontakt nawiązać. No. Może być pan bez twarzy, bez niczego. Ja dziękuję uprzejmie, na pewno nie. Ta? Pan sądzę też nie. Co? Bo pan wiem, że pracował też w Radiu Maryja. Na pewno wiele innych osób również pracowało, także... Ja wiem, no, ale wie pan jak ciężko jest porozmawiać. Pani na tą sprawę? Tak. Czy to jest za sprawa ciekawicka? Kradzieży pieniędzy z Radia Maryja. A jaki pani ma ten związek? No jako świadek. Ja tam pracowałam 2 lata, ale akurat nic o tych pieniądzach nie wiem i nic nie wiedziałam. Rozprawa zaczyna się. Filmujemy. Świadkowie protestują. Zapewniamy, że w migawce z sądu nie będzie ich twarzy. Dzięki zarejestrowaniu rozprawy i lekturze akt udaje się odtworzyć wędrówkę pieniędzy Radia Maryja. Skradziono pieniądze. W jakiej kwocie, wie pani? Nawet nie pamiętam. 200 tysięcy marek, czy coś takiego. Pamiętam, w jakiej kwocie. Te pieniądze prawdopodobnie pochodziły ze składek datków. Ja nie wiem. Zeznanie z akt śledztwa. Po wejściu do gabinetu ojciec dyrektor otworzył szafę, wyjął z niej czarną, sztywną teczkę, otworzył ją. W teczce zobaczyłam pieniądze. Ojciec wyjął z szafy reklamówkę i wkładał do niej pieniądze z teczki. Nie liczył pieniędzy. Po włożeniu pieniędzy ojciec dyrektor zwinął reklamówkę i włożył do innej reklamówki. Ile jest tych pieniędzy? Spytałam ojca dyrektora. Ojciec Ryzyk poszukał karteczki i powiedział 237 500 marek. Zapisałam tę sumę na karteczce. Czy pani była obecna przy tym, jak były przeliczane te pieniądze? Prawdopodobnie był transportowany z siedziby Radia Maryja do pani gimnazji. Samochodem, maluchem. One były jakoś nie zabezpieczone w specjalny sposób, tylko były po prostu tak jak zwykła jakaś tam przesyłka w reklamówce. Szliśmy między blokami do pani Biernackiej i do bloków nauczycielskich. Pani Biernacka w mieszkaniu była sama. Zeznanie z akt śledztwa. Pieniądze przekazałam w Bydgoszczy Stefanii B. Stefania B. wyjęła pieniądze z reklamówki i zaczęłyśmy liczyć. Nie znam się na zagranicznych pieniądzach, ale te chyba były prawdziwe. Okazało się, że tych pieniędzy jest o 20 tysięcy marek mniej niż powiedział ojciec dyrektor. Stefania B. schowała pieniądze do reklamówki. Reklamówkę oparła o meblościankę. Zginęła ogromna suma pieniędzy z mojego mieszkania. Za te pieniądze Stefania B. miała kupić w Niemczech sprzęt radiowy dla Radia Maryja. W wyprawie do Niemiec miał jej, jak zwykle, towarzyszyć elektronik Piotr R., współpracownik Radia Maryja. Już kilkakrotnie razem wyjeżdżali za granicę po sprzęt dla radia. Tym razem elektronik Piotr R. pojechał sam. Odnajdujemy Piotra R. Może opowie o zakupach sprzętu, jakie dokonywał w Niemczech na polecenie ojca Rydzyka. To jego zakład. Dzień dobry. Chciałem chwileczkę z panem porozmawiać. Robimy taki film dokumentalny o Radiu Maryja. Pan trochę pracował. Pierwszy raz słyszę. Nigdy pan nie pracował w Radiu Maryja?
No pracowałem kiedyś, ale... No właśnie, no. Ja naprawdę nic nie mogę w tej chwili tutaj. Przepraszam panu bardzo i bardzo proszę nie filmować. Ale chcieliśmy też o historii Radia Maryja w tej historii. No, ale ja nic pan... nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć? No przecież pan uczestniczył jakby w założeniu tego Radia Maryja. Ja nie jestem upoważniony do udzielania jakichkolwiek wywiadów. Proszę pana, jeżeli będzie oficjalna zgoda ojca dyrektora, że ja mogę coś powiedzieć, nie ma problemu. Jak wynika z akt, Piotr R., elektronik z Radia Maryja, wielokrotnie jeździł za granicę po sprzęt dla Radia Maryja. Zawsze z ogromną sumą marek. Wywoził je za granicę bez pozwolenia dewizowego, czyli przemycał. Przed każdym wyjazdem Piotra R. kilka kobiet z Bydgoszczy związanych z Radiem Maryja odwiedzało kantory. Kobiety, określając je współczesnym językiem jako dilerki ojca Rydzyka, przenosiły w reklamówkach i torbach pokaźne kwoty złotówek do kantorów. Tam wymieniały na marki. Złotówki na wymianę dostały od ojca Rydzyka. Następnie tysiące marek dilerki ojca Rydzyka przynosiły w reklamówkach i wręczały elektronikowi Piotrowi R. On wywoził marki za granicę. Za przemycone marki Piotr R. kupował w Niemczech sprzęt elektroniczny dla Radia Maryja. Najczęściej w berlińskiej firmie Alfred Knitter. Piotr R. wracał ze sprzętem do Polski. Wówczas ojciec Tadeusz Rydzyk przedstawiał władzom celnym akty darowizny sprzętu dla Radia Maryja. W rezultacie sprzęt był zwolniony z opłat celnych. Fikcyjnymi darczyńcami były Towarzystwa Wspierania Radia Maryja ze Szwajcarii, Włoch i Niemiec. Tak się działo wielokrotnie. Bydgoska prokuratura odkryła ten proceder w trakcie śledztwa prowadzonego po kradzieży pieniędzy Radia Maryja. Prokuratorzy podjęli dwa śledztwa. Pierwsze w sprawie wywozu pieniędzy Radia Maryja za granicę bez zezwolenia dewizowego. Drugie śledztwo dotyczyło oszukiwania urzędu celnego przez Radio Maryja przy pomocy fikcyjnych aktów darowizny na sprzęt radiowy. Faktycznie sprzęt nie był darowany, ale zakupiony za pieniądze Radia Maryja. Zdaniem prokuratury za wszystkim stał ojciec dyrektor. Oba śledztwa w tym roku umorzono, bo przestępstwa się przedawniły. W biurach Radia Maryja przy parafiach w całym kraju zbierane są ofiary na Radio Maryja. Niedawno prymas Józef Glemp oświadczył, że działalność biur Radia Maryja w parafiach jest niezgodna z prawem kanonicznym. Polecił zamknięcie biur w diecezji warszawskiej. Jest grupa takich, którzy systematycznie co miesiąc nam te 5 zł, czy 10 zł, czy 20 zł przynoszą. I są tacy, którzy przynoszą tam powiedzmy od czasu do czasu jakąś kwotę. Po apelu ojca Rydzyka o ratowanie Stoczni Gdańskiej, Radio Maryja zebrało 1 000 000 świadectw powszechnego uwłaszczenia. Co się z nimi stało? A inne ofiary? Nie te po 5 czy 10 złotych, ale idące w setki tysięcy złotych. Radio Maryja od samego początku utrzymywane jest jedynie z dobrowolnych ofiar przekazywanych przez naszych słuchaczy, którzy w poczuciu współodpowiedzialności za dzieło nowej ewangelizacji wspierają je materialnie, stając się w ten sposób jego współtwórcami. W apelach do słuchaczy o wpłacanie ofiar Radio Maryja podaje kilka adresów banków na świecie. Słuchaczy z Niemiec prosi o wpłacanie ofiar na adres banku w miejscowości Grossbardorf. Nazwę miejscowości można przetłumaczyć jako Wielka Gotówka. Szukaliśmy jej długo. Mała rolnicza miejscowość, bank, a raczej filia, mieści się w tym budynku. W środku dwa okienka, jak na poczcie. Dlaczego ojciec Tadeusz Rydzyk na swój niemiecki bank wybrał filię w tak niepozornej miejscowości? Jakie są źródła? Faktyczne źródła i wszystkie źródła. Całokształt tych źródeł finansowania Radia Maryja. Prawidłowa księgowość. Jak wynika z tych sprawozdań, nigdzie dotychczas nie została ujawniona. Może w ogóle nie istnieje? No byłoby to tragiczne, ale wykluczyć chyba tego nie można.
A to piękny napis, Jastrzębie Zdrój, aby Polska Polską była. Proszę. Kraków, Wadowice. Czy jeszcze wyjdzie coś, ktoś wielki z Wadowic? Pracujący w Radiu Maryja ojcowie redemptoryści zapewne nie wiedzą zbyt wiele o finansach ojca dyrektora. Nie próbują nawet zagadnąć o to szefa. Jeden z nich w krótkiej rozmowie określa ojca Rydzyka jako choleryka, nieznoszącego sprzeciwu. Sygnał na przykład o tym, że zakonnik zamienił słowo z dziennikarzem bez zgody ojca dyrektora, doprowadzi do natychmiastowego wyrzucenia z radia. Jeden z usuniętych zakonników redemptorystów, bardzo światły i wykształcony, obecnie handluje ikonami. Podobnego losu obawiają się inni, dlatego milczą. Zaraz na samym początku objęcia swojego urzędowania ojciec Zdzisław Klawka, obecny prowincjał, zwołał na spotkanie wszystkich przełożonych klasztornych i ekonomów klasztornych w całej naszej prowincji do Torunia i wtedy na tym spotkaniu przełożony klasztoru toruńskiego wystąpił po prostu z zażaleniem na ojca Tadeusza Rydzyka, że nie uiszcza ustalonych powinności na rzecz klasztoru za ojców, którzy pracują w radiu, a mieszkają w klasztorze. I wtedy ojciec prowincjał Klawka natychmiast uciął wszelką dyskusję. A czy coś złego spotkało ojca przełożonego z Torunia? No już nie jest przełożony. W krakowskim klasztorze redemptorystów przebywa ojciec Eugeniusz Karpiel, współzałożyciel Radia Maryja. Po 5 latach przestał być współpracownikiem Tadeusza Rydzyka. Dlaczego? Przybyłem od samego początku tego radia. Nie? Na pewno jest krytyczny mój stosunek do radia. Był krytyczny, jest krytyczny, tylko że trzeba by w tym radiu dużo od po prostu świeżości dać. Miałem wypadek, rok czasu byłem w gipsie i zdecydowano o tym, żebym odszedł z tego radia. Ale dyrektor zdecydował, że nie mam wchodzić, więc prowincjał to zaakceptował. Było to dla mnie ciężkie przeżycie, bo wiele rzeczy w tym radiu widziałem, że można zrobić inaczej. I odchodzili 11-12 osób związane z moim odejściem. To jest prawda. To byli ludzie, którzy chcieli coś robić w tym radiu, coś chcieli nowego. Chcieli, żeby to radio było bardziej takie, no, żyjące, świeże. Nie w tym sensie, żeby byli w konflikcie z dyrektorem. Nie, po prostu on zgadza się na niektóre rzeczy, na niektóre rzeczy odrzuca. No to wiadomo, jest taki, jest jaki jest. Na znak protestu przeciwko usunięciu z Radia Maryja ojca Eugeniusza Karpiela przez dyrektora Rydzyka, jednej nocy wycofało się z pracy w Radiu Maryja 12 osób. Byli to redaktorzy audycji i prowadzący programy. Bunt w Radiu Maryja. Ojciec Karpiel nie mówi o szczegółach. Musi milczeć. Mnie obowiązują pewne takie, no pewna dyskrecja w ramach też zgromadzenia i tak dalej. Po prostu jest to kwestia wewnątrzzakonna. Ja po prostu też podlegam pewnym regułom postępowania. I stanowię pod zarzutem tego, że próbuję siać przez jakieś wywiady, próbuję siać jakieś tam dywersje, czy jakiś niepokój na ten temat. Jeden z moich współbraci, który ma w tym względzie swoje własne osobiste doświadczenia z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, powiedział mi, że jeżeli ktoś nie będzie jak pies uwiązany łańcuchem, to nogi ojca Rydzyka, to nie ma w radiu żadnych szans. Rydzyk usunie. Tadeusz Rydzyk twardo i bezwzględnie traktuje pracujących tam zakonników. Usunął z radia ojca Jana Ćwikowskiego w trakcie nagrywania audycji. Kazał mu opuścić radio i więcej do niego nie wracać. Ojciec Jan Ćwikowski przebywa w klasztorze redemptorystów w Tuchowie. Ja powiem szczerze, że troszeczkę jeszcze inaczej radio widziałem. Nie dawało wiadomości, nie dawało za bardzo reportaży, a ja właśnie w tym się tak jakoś czułem.
No, dyrektor to widział jeszcze inaczej. No, w tym momencie jakoś tak widziałem, że w tym momencie, że jakoś tutaj, no, nie zgadzamy się z tym, nie? Były tam jakieś takie między nami niesnastki. Ojciec dyrektor miał pewną linię, on jednak nie dopuszczał pewnych rzeczy, których nie widział. A ja się z tym nie zgadzałem, uważałem, że właśnie radio będzie bogate przez to, że jeszcze inni coś wniosą od siebie, nie tak jak pod sznurek, ale że coś jeszcze, ktoś ze swego bogactwa wniesie, to będzie super dla radia. Spotykamy się w małym takim zamkniętym gronie, dyskutujemy, rozmawiamy i jeden ze współbraci po prostu niesamowicie oburzony zgłasza pretensje, no dlaczego niczego nie robicie, żeby jakoś ten problem Rydzyka załatwić. Macie taki autorytet moralny w prowincji, a więc powinniście coś zrobić. Za 2 miesiące przyjeżdżam i chcę spotkać się z tym ojcem, porozmawiać sobie, ot tak, bez żadnych innych rzeczy, tylko spotkać się. Nie mogę go znaleźć, pytam się, gdzie jest, a mówię, chuj jest bardzo zajęty, dlatego że właśnie w tej chwili on rozprowadza materiały dla rodziny Radia Maryja. Ma samochód od ojca Rydzyka i właśnie to jest jego teraz takim bardzo intensywnym zajęciem. Krótki odstęp czasu, dwie jak gdyby różne sylwetki, a pomiędzy tymi dwoma sylwetkami stoi prosty samochód. Tadziu, jeżeli kieruje tobą naprawdę troska o dobro Kościoła i o dobro zgromadzenia, twojego zgromadzenia, mojego zgromadzenia, naszego zgromadzenia, to Tadziu, jeszcze dzisiaj, ale odejdź. Właśnie z tego stanowiska. Radio jest twoim dzieckiem. Stworzyłeś wiele, osiągnąłeś dużo. Ale przyszedł moment i przyszedł czas. Pozwól temu dziecku rość tak, jak ono powinno wzrastać. Twoja obecność temu nie sprzyja. Udaje nam się zdobyć rzecz nieosiągalną. Sprawozdanie zarządu prowincji redemptorystów, czyli zakonu, którego członkiem jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Radio Maryja teoretycznie podlega zarządowi prowincji. Ale ojciec Tadeusz, jak wynika ze sprawozdania, lekceważy zarząd zakonu. W swoim sprawozdaniu dla zarządu nie wspomina o finansach Radia Maryja. Nic tam też nie pisze o podatkach. W sprawozdaniu dla pilnującej ładu w eterze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Tadeusz Rydzyk wykazuje 16 milionów złotych rocznego zysku Radia Maryja. Wykazuje też, że owe 16 milionów złotych wydał co do grosza. Jak to się mówi, bilans wyszedł na zero. W sprawozdaniu tym nie ma słowa o podatkach. Te kolosalne sumy, którymi obraca ojciec Rydzyk, to na pewno są sumy, gdzie bezwzględnie konieczna jest zgoda samej Stolicy Apostolskiej. Tolerowanie tego rodzaju praktyk ze strony władz zakonnych jest zupełnie niewytłumaczalne. Przełożeni zakonni ponoszą tym samym współodpowiedzialność za wysoce niemoralne postępowanie ojca Rydzyka. Ja bym też i nie chciał wysmarować swojego zakonu całkowicie i powiedzieć szereg pozytywnych rzeczy o tym zakonie. A mimo tego nie wierzę, żeby ten zakon sam z siebie znalazł siłę, impulsy do koniecznych zmian i reorganizacji tego radia, a przede wszystkim do zmiany personalnej. Tadeusz Rydzyk tworzy fundację. Dzięki nim buduje swoje imperium. We Wrocławiu przy ulicy Wiwulskiego 7 fundacja Lux Veritatis, związana z Radiem Maryja,
wynajmuje 3 wille. Jak wynika z zapisów w sądzie rejestrowym, prezesem fundacji Lux Veritatis jest Tadeusz Rydzyk. 3 wille przy ulicy Wiwulskiego fundacja Lux Veritatis wynajmuje od fundacji Nasza Przyszłość. Nasza Przyszłość mieści się w toruńskim klasztorze redemptorystów, gdzie mieszka ojciec Rydzyk. Czyli ojciec Rydzyk wynajmuje willę sam od siebie. W 2 już gotowych willach ojciec Tadeusz Rydzyk urządził studia telewizyjne i montażownie. Ekipy filmowe realizują filmy dokumentalne i rocznicowe. Filmy są rozprowadzane po kraju i sprzedawane. Kierownikiem powstającego ośrodka telewizyjno-filmowego, zwanego Telewizją Maryja, jest ojciec Stanisław Golec, ten sam, który w imieniu Tadeusza Rydzyka zakupił ilustrowany Kurier Polski. Lux Veritatis jest taka fundacja, ale ona na razie jeszcze nie jest takim organizmem, który by już tutaj coś mogła naprawdę. Patronuje jej bardzo sporadycznie, no ten jakoś tam odpowiedzialność taką wykonywana. Nie jest to w moim pojęciu żadna przyszłość telewizji. W jakimś etapie byłoby to, ale to i tak nie będzie tu, tylko będzie na pewno w Toruniu czy tam. Marzeniem Tadeusza Rydzyka obok własnej telewizji Maryja jest miasteczko akademickie na 20 tysięcy osób. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, mieszcząca się przy klasztorze redemptorystów w Toruniu, zdaniem jej założyciela i rektora, ojca Rydzyka, jest za mała. Ojciec dyrektor stara się o zdobycie terenów i obiektów, gdzie pomieści się uczelnia i miasto akademickie. Chciałby je otrzymać za symboliczną złotówkę. Ojciec dyrektor wystąpił w 2001 roku z wnioskiem do władz miasta i Rady Miejskiej również o uzyskanie gruntów po jednostce Armii Radzieckiej na cele związane z budową szkoły mediów w mieście Toruniu. Na pewno gdzieś to było ponad 50 hektarów gruntów. Przedsięwzięcie wyliczano na grubo ponad 1 miliard nowych złotych. Ojciec dyrektor zaprezentował koncepcję funkcjonowania tej szkoły. Po prezentacji wniosku dyrektora Radia Maryja i wypowiedziach osób z otoczenia ojca dyrektora dyskusję zakończono. Radni Rady Miasta Torunia negatywnie rozpatrzyli wniosek o przyznanie na szczególnie preferencyjnych warunkach gruntów dyrektorowi Radia Maryja. Wokół działań Tadeusza Rydzyka narosła nie tylko aura tajemniczości, ale i podejrzeń. Na przykład Radio Maryja nadaje na falach krótkich swój program dzięki przekaźnikom w Rosji. Jak się udało ojcu Rydzykowi przekonać do tego władze Rosji? Zmieniły się czasy i spełniło się w części marzenie świętego Maksymiliana Kolbe w Moskwie, odbierany sygnał z satelity, przesyłany przez Rosjan bardzo porządnie, bardzo punktualnie, super, na Ural i tak słychać daleko i teraz nas daleko słychać. Słuchają Państwo Radia Maryja. Radio Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 19 metrów. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niemieckie władze wojskowe zwróciły się do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o wyjaśnienie, dlaczego Radio Maryja nadaje nielegalnie na zakresach fal przydzielonych międzynarodową umową wojsku niemieckiemu. Polski Sztab Generalny wystąpił z interwencją do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stojącej na straży ładu w eterze. Zapytany ojciec Tadeusz Rydzyk, dlaczego jego radio zakłóca fale oddane wojsku niemieckiemu, przedstawił umowę o retransmisji programów Radia Maryja z Rosją. Rosja przydzieliła Radiu Maryja te częstotliwości, które zakłócają fale Bundeswehry. Dzięki temu Radio Maryja nadaje na falach krótkich od Uralu po Wyspy Kanaryjskie. Szczegóły umowy Radia Maryja z Rosją nie są znane.
Zapisano je w załącznikach do tego dziwnego porozumienia. A załączników Tadeusz Rydzyk nie przedstawił Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Rada powinna znać te dokumenty. Jak może zaistnieć taka sytuacja, że z jednej strony nie wpuszcza się do Rosji biskupa, mam tutaj na myśli księdza biskupa Mazura, którego przecież zakres oddziaływania ze względu na niewielką jego diecezję jest stosunkowo nikły, a ojciec Rydzyk bez przeszkód, bez żadnego protestu, bez żadnych jakichś zastrzeżeń ze strony zarówno władz rosyjskich, jak również i kościoła prawosławnego, może swoje programy nadawać na teren Rosji. Na ręce ambasady rosyjskiej był zakład za to, że im pomogło. Zmieniły się czasy. Więc współbraci trzeba, proszę pana, podzielić na tych, którzy są zachwyceni, są bezkrytycznymi zwolennikami, moim zdaniem bezkrytycznymi zwolennikami. Ci z tych pytań w zasadzie sobie nie stawiają, patrzą tylko na zewnętrzny plichtr, sukces, popularność, ale są współbracia, którzy rzeczywiście konfrontują siebie samych i w rozmowach z innymi właśnie z tego rodzaju pytaniami i są przerażeni. Czy kiedyś nie nastąpi taka sytuacja, że trzeba będzie sprzedawać klasztory? Takie określenie już słyszałem, żeby płacić długi, które zaciągnął ojciec Rydzyk. Z Torunia otrzymaliśmy sygnał. Na tamtejszym lotnisku wyląduje helikopter, który zamierza kupić ojciec Tadeusz Rydzyk. A 364 litry. Ale kosztuje utrzymania samolotu. Nie wiem, jakieś podatki, to się płaci za lądowanie. Bo tylko wolno lądowe na lotniskach, nie? A nie wolno mi na przykład, mam tak dość duży ogród i tak. Trzeba to uprawomocnić. A mali na 110. Czyli galon te 3,78. Ale można kupić z cysterny i trzymać. Tak, oczywiście. No, panowie będzie pół godziny z tego. I we Wrocławiu? Płocka. Ja nie wiem, że helikopterem nie leciałem, no, ale jest, no, nie ma się zgody. Ja nie wsiądę. No, tak. O nie, ja nie wsiądę. No, ale trzeba nie, idźcie ode mnie, ja nie. No, no, zapraszam. I proszę swoje słuchawki ubrać. Będzie łączność z pilotem. Ile kosztuje taki samolot nowy? Prawdopodobnie musi to się mówić helikopter. W wersji podstawowej $1,000,000. Ile? $1,000,000. To jest biedna Polska, Boże, to Polska.